tutaj mamy powietrze Saskiej Kępy. A mówimy o Trumpie, że smutno im, smutno nam mówią ci żydzi z Czerskiej 8 na 10, ale Trump wygra. Smutno, bo tak on wierzył, że Clinton wygra, wierzył. Ale okazuje się, że wygra Trump. No niestety, kabareciarz. Żartowniś, czyli, że on tak jak wygra. Tydzień się proszę tam odwoływał do rosyjskich hakerów, żeby ujawniali korespondencję Hillary Clinton. No to, no to po prostu rzecz naprawdę niebywała, żeby kandydat na prezydenta, przynajmniej w opinii Amerykanów, największego mocarstwa świata, zwracał się do hakerów z innego kraju o takie działania zupełnie nielegalne. Więc tu będzie, no to należy się spodziewać naprawdę takich brutalnych ataków ze strony Donalda Trumpa. Ze strony Clinton, Clinton jest momentami aż w sposób taki profesorsko nudny, merytoryczny, próbuje być. Ale może to dobrze. Dobrze i niedobrze. Dlatego, że to nie są pierwsze wybory, w których wyraźnie widać, że merytoryczne argumenty są mniej skuteczne w przekonywaniu wyborców niż te, które są bardziej emocjonalne. I w takim emocjonalnym starciu, no to niejednokrotnie Donald Trump, no wydaje się, że powiedzmy, chociaż tak, aktorsko jawi się lepiej niż Hillary Clinton. I oczywiście tu też znowu, pamiętajmy, to są Stany Zjednoczone. Obydwoje kandydatów Polska. Wydało mnóstwo pieniędzy. Polska lubi Polacy, nie lubią się dużo milionów. Uczyć, bo są zadufani, zarozumiali, przez to strasznie głupi. I przed szkodą i po szkodzie. Nawet na tych studentów spojrzeć polskich w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, to nie trzeba chodzić po Uniwersytecie Warszawskim. Wystarczy na dobrej 56 popatrzeć obok Wisły. Polska nad Wisłą. Warszawa nad Wisłą. Zadufane. Jakie to głupie. Jakie to durne. Toż to XXI wiek to jest już niemodne. Profesorskie. Głosów oddanych. Głupota. Uczysz się głupoty. Czasem człowiek wpadnie od tak sobie na dobry pomysł. Lepszy, bo niewyuczony. Lepszy, bo naturalny. Przecież Bóg obdarzył człowieka przeróżnymi zdolnościami, talentami. Trzeba z tego korzystać. Mózg pływa, Ameryka mówi. A Polska zarozumiała. I to jeszcze w tym sensie takim też i religijnym, bo przecież księża katolicy, jak byłam w Ciechanowie, kiedyś rekolekcje w kościele tym takim czerwonym w drugiej części Ciechanowa były, to och, że my księża musimy się tak dużo uczyć i długo. To mówili dla podkreślenia, że oni są tacy mądrzy. Biblia krótko. Chcieli być mądrymi i zgłupieli. A apostoł Paweł zrzekł się profesury, profesorstwa swego, tego, tych szkół tam, gdzie się uczył. No bo robił podłe rzeczy, wydawał chrześcijan na śmierć. List gończy, apostoł Paweł. A potem się nawrócił. Potem jego ścigali, potem jego ścieli. Niekoniecznie przez Gilotę, niekoniecznie. Bill Clinton naprawdę był postrzegany, że robił różne rzeczy na rzecz wsparcia ludności kolorowej w Stanach Zjednoczonych. I oni to pamiętają. Oni to nawet było w kampanii Baracka Obamy. Też pamiętam, kiedy Hillary Clinton była przede wszystkim kandydatem Baracka Obamy, to mniejszości, słyszałem wypowiedzi działaczy mniejszości afroamerykańskiej na przykład, że należy pamiętać, co Clinton zrobił. Czy to jest gwarant tego, że pani Clinton będzie kontynuowała te działania rozpoczęte wtedy jeszcze za prezydentury Billa Clintona. Więc być może to jest prawda, dlatego że i to już było nawet widać w poprzedniej kampanii wyborczej i wyborach prezydenckich. No, są takie stany jak Teksas chociażby, Floryda, gdzie te mniejszości odgrywają coraz większą rolę. Panie dyrektorze, będziemy kończyć. Bardzo dziękuję za
za tę rozmowę. Ja już na wszelki wypadek nie przypominam pana tezy z początku naszej rozmowy. Może lepiej niech zostanie zapomniana. Bardzo dziękuję. Pan dr Radosław Rybkowski, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo. 8 listopada 2016 roku wybory, 20 stycznia 2017 rozpoczęcie kadencji prezydenta, nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To była popołudniowa audycja w Radiu Tok FM. Program przygotowała Olga Tanajewska. Bardzo dziękuję. A audycję realizował Adam Szuraj. Również bardzo dziękuję. Teraz będą informacje. Po informacjach Tomasz Stawiszyński i Kwadrans Filozofa. Maciej Głogowski. Jak widzicie państwo, Ameryka to nie filozofia. Ameryka nie lubi filozofować. Po co to filozofować, proszę państwa? Także widzicie państwo, podejście takiej tej kury Jose von Lipska, to, że ona najmądrzejsza, że ona ustąpi, a ona się nie da, a ona nie pozwoli sobie, a ona nie popuści. To przecież ta, która tu w butach, z butami pod drzwiami spała, jak Janek Witek ją przeklinał, ty wiedźmo, ty babo, przez ciebie nie mam w nocy co palić. I w momencie, kiedy wychodził na Saską Kępę pozbierać trochę tych petów, to musiał ją przy okazji przepłoszyć z tych spod drzwi, no bo ona nie przyniosła, no bo nie miała pieniędzy, nie miała za co kupić. No ale wiecie państwo, córka pobiera całą emeryturę, a ona tu jakieś ogryzki dostaje od syna, który rzekomo się dzieli z tą Olką. I ona dostaje jakieś ogryzki, no i ta, a za mieszkanie tam nic się nie płaci, tam za wodę 15 zł. No, także baba chytra, a jeszcze chce tu Olkę ściągnąć do tego domku Krysi, która 2 tygodnie jeszcze będzie w szpitalu, potem jeszcze na rekonwalescencji, a tak naprawdę to nie wiadomo, czy w ogóle do domu wróci, bo kręgosłup gnije. To one tam jako te dwie krowy pastwiły się tutaj. No Saska 48 to jest 2 domy dalej, taki duży blok. Nawet chciałabym tutaj ten stadion z góry sfotografować, żeby zobaczyć jak, co i jak jest. Nowe południe. Także tu reklamy, proszę państwa, bo to trzeba zarobić. Zarobić na tych reklamach, na tym wszystkim. No, a my jedziemy do Buwu i szybciutko zaraz do Muzeum Etnograficznego, bo o godzinie 17 jest po prostu wernisaż, jak zwykle krótko będę w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i patrzeć się, nie patrzeć się na tych polskich studentów z polskiej wsi. Parę jest, rzeczywiście Arabek, parę jest, można Murzyna spotkać, czasem jakąś taką jedną usamotnioną Wietnamkę, Japonkę, Chinkę spotkałam. No, no bo wiecie państwo, jak za darmo. Zagrożenia kleszczowym zapaleniem. Jak za darmo, proszę państwa. Tu jeszcze ten system pokomunistyczny, mi się marzy, jednak Ameryka, marzy się Anglia. Także w Anglii już biją, już pobiją, już zabiją. No, nieciekawy czas, nieciekawy czas. Anglia uciekła od UE, tak to by ścigali, a tak to trzeba jechać. Tak to by ścigali listem gończym, a tak to trzeba jechać i żebrać, żeby ich aresztowano, tych chuliganów. Radio Conchita, słuch. Informacje Tok FM. Minęła 14.41, Anna Draganek. Zapraszam. Państwa Unii Europejskiej straciły w 2014 roku blisko 160 miliardów euro przychodów z podatku VAT. W przypadku Polski ta luka wyniosła 38 miliardów złotych. I zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, nasz kraj jest wśród najgorzej radzących sobie z tym problemem. Zwalczanie luki w VAT-cie, czyli różnicy między przychodami z tego podatku, jakie powinny trafić do budżetu, a jakie faktycznie wpływają, to jedno z głównych zadań, które stawia sobie polski resort finansów. Hiszpania wciąż zmaga się z pożarami. Dziś ogień szalał między innymi na Minorce. Zgodnie z doniesieniami mediów udało się go opanować, choć ogień wciąż się tli. W sumie ewakuowano około 600 osób. W znacznej części Hiszpanii panują bardzo wysokie temperatury, sięgające nawet 40 stopni powyżej zera. Słuchasz informacji Tok FM. Posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli do prokuratora generalnego wniosek o delegalizację ONR-u. Podpisało się pod nim około 100 posłów PO. Ich zdaniem ONR odwołuje się do ideologii faszystowskiej i antysemickiej.
antysemickiej. ONR odkreśla wniosek jako prawnicze partactwo, uznając jednocześnie, że zarzuty partii nie dotyczą stowarzyszenia. Pieniądze z programu Rodzina 500+ stanowią poważną konkurencję dla chwilówek, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Pierwsze efekty rządowego programu już widać. Wypłaty z budżetu zmniejszają popyt na niewielkie kilkuset złotowe pożyczki, które wcześniej były zaciągane przez rodzinę, aby sfinansować na przykład nieprzewidziane wydatki. Maleje także liczba osób, które wcześniej wpadły w pętlę zadłużenia i zostały wpisane na czarne listy dłużników. Kolejne informacje to GFM o 15. Pogoda. Dziś już tylko na południu i południowym wschodzie Polski będzie się chmurzyć i może przelotnie popadać. W pozostałych regionach powinno być słonecznie i sucho. Na termometrach zobaczymy na ogół od 16 stopni w Zakopanem, przez 119 w Trójmieście, 22 w Poznaniu, do 23 w Warszawie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Kwadrans filozofa. 14.43, Tomasz Stawiszyński, dzień dobry. Porozmawiajmy dzisiaj o lęku przed ambiwalencją. Kwadrans filozofa. Być może podróżnika powracającego do Polski po miesięcznej nieobecności, miesiąc to już jest taki czas, że można się realnie od tych wszystkich spraw, które w Polsce się dzieją, odseparować, przynajmniej mentalnie. Otóż być może takiego podróżnika do Polski powracającego po miesięcznej nieobecności, gdyby zerknął do portali internetowych, gdyby otworzył jakiś kanał polskiej telewizji, uderzyłyby takie dwie rozpalone dyskusje toczące się w prasie, w telewizji właśnie, w internecie, w różnych portalach społecznościowych. Być może coś takiego by się wydarzyło. Kwadrans filozofa. Jakie to by były dyskusje? No, dwa tematy jakoś szczególnie przez ostatnie dni wydają się gorące i wydają się wydobywać ze wszystkich możliwych informacyjnych kanałów. Po pierwsze, kanonizacja matki Teresy i wszystkie kontrowersje, które się z tym wiążą. Po drugie, premiera filmu Smoleńsk. No ale zacznijmy od matki Teresy może na początku. Otóż debaty, które wstrząsają polską sferą informacyjną, to są przede wszystkim przy okazji właśnie kanonizacji matki Teresy z Kalkuty, debaty o zasadności bądź bezzasadności tego gestu kanonizacji, gestu uczynienia z matki Teresy świętej Kościoła katolickiego. To są spory, które powracają po kilku latach, kiedy to mieliśmy do czynienia z procesem beatyfikacyjnym. Wówczas również mówiło się o rozmaitych kontrowersjach. Dzisiaj jest trochę powtórka z tych wszystkich rozważań. Przede wszystkim zatem spierano się, czy właściwie te strony zaangażowane w obie spory spierają się cały czas, czy stosunek matki Teresy do cierpienia przypadkiem nie nosił cech niezdrowej fascynacji i czy los chorych wprowadzonych przez jej zgromadzenie ośrodkach pomocy tej niezdrowej fascynacji nie odzwierciedlał. Mowa przy okazji takich tez o milionach dolarów od darczyńców, które były przetrzymywane na różnych kontach i nieużywane bynajmniej do tego, żeby nieść pomoc potrzebującym. Mowa o specyficznej ideologii podszytej religią, w myśl której środki przeciwbólowe na przykład, czy inne instrumenty opieki paliatywnej wypracowane przez współczesną medycynę stanowią zagrożenie dla duchowych procesów rozwoju, czy też ogólnie dla duchowej sfery człowieka i tych wszystkich aspektów korzystnych przez cierpienie w myśl tej ideologii wyzwalanych. Wreszcie mowa także o prywatnej klinice, w której to sama matka Teresa się w ostatnich miesiącach życia leczyła, stosując wobec siebie zgoła odmienną filozofię, aniżeli wobec swoich licznych podopiecznych. Wszystkiemu temu towarzyszyło i towarzyszy takie zjawisko, które bym określił mianem skrajnej polaryzacji postaw. To jest zresztą bardzo charakterystyczne dla wielu debat publicznych w Polsce. Taki szczególny model zero-jedynkowy, taki czarno-biały format, który
Oczywiście właśnie dlatego, że jest bardzo charakterystyczny, wszyscy doskonale znamy. Ale być może też przynajmniej niektórzy z nas czują się tym formatem czy tym modelem już coraz bardziej zmęczeni. No bo kiedy się przypatrzymy tym stanowiskom w sporze o matkę Teresę właśnie, to się może okazać, że właściwie każdy, kto zajmuje wobec tej postaci postawę jakkolwiek krytyczną, wskazując na to, że rozmaite niejasności dotyczące jej działań, dotyczące przekonań, które stały za niektórymi jej działaniami, że mianowicie te niejasności istnieją, że były wielokrotnie podnoszone, że stoją za tym pewne fakty. Każdy, kto taką pozycję czy postawę cokolwiek krytyczną wobec tej osoby zajmuje, staje się natychmiast przepełnionym resentymentem i nienawiścią, wrogiem wszystkiego, co katolickie. No a z drugiej strony to też się zdarza. Wszyscy ci, którzy z kolei Matki Teresy bronią i bronią jej działalności, chcieliby dostrzegać w tym raczej dobro, aniżeli cynizm, w tym, co ona robiła właśnie. Otóż wszyscy ci, choćby nawet czynili to w sposób umiarkowany, w oczach niektórych zajadłych z kolei krytyków Matki Teresy stają się fanatycznymi przedstawicielami patologicznej instytucji, która właściwie w oczach owych krytyków reprezentuje wyłącznie pazerność, popęd władzy i popęd dominacji. Kwadrans filozofa. Druga z tych dyskusji, o których dziś chcę Państwu kilka słów opowiedzieć, to jest oczywiście dyskusja wokół premiery filmu Smoleńsk. Wczoraj się ta uroczysta premiera odbyła w Teatrze Wielkim. Z informacji, które na ten temat się przedostały, można wnioskować, że z zastosowaniem jakichś niebywale skomplikowanych procedur bezpieczeństwa i autoryzacji jej uczestników się owa premiera odbywała, co najmniej jakbyśmy mieli do czynienia z wydarzeniem wagi państwowej, a nie po prostu z premierą filmu. I chyba coś właśnie jest na rzeczy, jak to się mówi. Chyba rzeczywiście mamy tu do czynienia raczej z wydarzeniem wagi państwowej niż z wydarzeniem artystycznym. Ten film, film Antoniego Krauzego, przynajmniej z tego, co im dotychczas wiadomo, także z wypowiedzi tych nielicznych osób, które go widziały, a także z wypowiedzi samego reżysera, który nie jeden wywiad przed... Albo oni to udowodnią, albo to oni nie udowodnią. Efekty mnie Google plus nie interesują. Jeden z wielu wywiadów, których udzielił. Otóż sądząc po tych wszystkich wypowiedziach, ten film prezentuje jednoznacznie spiskową wersję wydarzeń. Jest obrazem z tezą, takim klasycznym obrazem z tezą, a teza brzmi: doszło do zamachu, a tak zwane czynniki, ukryte czynniki, ukryte, ale konkretne, zarazem wskazane mniej lub bardziej wprost w tym filmie, były zainteresowane i są zainteresowane, żeby prawda o tych wydarzeniach na zawsze już przed opinią publiczną była zakryta. W takim rzecz jasna ustawieniu fabuły nie ma nic specyficznego, ani nie ma nic zdrożnego. To jest częsty rekwizyt, zwłaszcza u hollywoodzkich scenarzystów. Mam na myśli teorie spiskowe rzecz jasna, że wielką głowę twórców filmowych chętnie z tych rekwizytów korzysta, opierając się na przykład przy budowie fabuły na autentycznych zdarzeniach, ale ukazując je w takim spiskowym świetle właśnie. Dobra.